Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj przedstawię właśnie Wam nieco inny poradnik niż wszystkie właśnie, które były poprzednio, czyli na temat granatów na Dedaście 2. Dzisiaj Wam przedstawię właśnie uzbrojanie bomby na dwóch bombsetach, czyli na bombsetzie A i na bombsetzie B. I właśnie są tutaj do przedstawienia cztery uzbrojenia właśnie na dwóch bombsetach, czyli po dwa na każdym. I pierwszy z nich, pierwsze uzbrojenie bomby, to możecie sobie właśnie podejść z tej strony właśnie, przy tej skrzynce będąc. I to jest właśnie tak zwana paka na galę, czyli plantujecie po prostu pakę na galę. Możecie właśnie też ze skrzynkami, ale to jest lepsza opcja, jeśli chodzi o plantowanie paki na galę, bo wtedy możecie się cofnąć na galę i właśnie obserwować, co się dzieje z naszą bombą. I tak, plantujecie ją właśnie będąc przy tej skrzynce, czyli stawiacie się dokładnie przy tej skrzynce. Też możecie się posłużyć ikonką, która jest ikonką właśnie bomby, ikonką strzałki, która informuje nas, że w tym miejscu możemy właśnie uzbroić naszą bombę. I właśnie mam ikonkę z lewej strony pod radarem i właśnie tą ikonką mogę się też posłużyć, żeby bardziej precyzyjnie ustawić moją właśnie bombę, którą zamierzam uzbroić. Właśnie, jak widzicie, ustawiacie się dokładnie naprzeciwko tej skrzynki i patrząc właśnie się na tą cegłę. I na środku tej cegły, właśnie trochę dalej od tej wyrwy, co tutaj jest taka czarna wyrwa, to pierwsza cegła, liczycie, i drugą cegłę. I na tej drugiej cegle właśnie plantujecie naszą pakę. Swoją pakę. I właśnie jak widzicie, paka jest w tym miejscu splantowana i wtedy właśnie możemy obserwować z tej odległości paczkę, czy ktoś tam się nie znajduje, czy ktoś tam się znajduje i właśnie rozbierają naszą bombę. No i możemy mu właśnie przy tym z gali przeszkadzać oraz nasłuchiwać, czy jakiś przeciwnik właśnie nadchodzi z gali. I to jest właśnie moim zdaniem bardzo dobra bomba, jeśli chodzi na plant właśnie na galę, czyli na tą część mapy. I tak, następną paczką, jaką można się posłużyć na bombsetzie A, czyli uzbroić bombę, to możemy właśnie uzbroić ją, jak mamy w teamie właśnie kogoś, kto ma snajperkę, czyli AWP. Wtedy mówimy, że plantujemy na długo, jak ma gościu AWP, idzie wtedy w to miejsce, czyli na rampę na długiej. Jak wiemy, AWK jest bardzo skuteczna na długie i średnie dystanse, więc spokojnie możemy sobie tą pakę splantować właśnie w tym rogu. Właśnie podchodzimy do tego rogu, zbliżając się właśnie maksymalnie do tego rogu i plantujemy w tym miejscu. I wtedy właśnie AWK, która jest na długiej, ma pełny obraz tego, co się dzieje właśnie na bombsite A i czy właśnie jest ona uzbrojona, ta nasza paczka. No i tak, kolejne dwie paczki, które możecie uzbroić na bombsite B. Jest to paczka, która mówimy, że plantujemy na trupa, na tunel. Czyli plantujecie ją właśnie w tym miejscu, stawiając się. I właśnie posługujecie się też ikonką pod radarem, tą strzałką, która informuje nas, że w tym miejscu możemy plantować naszą paczkę. I plantujemy właśnie ją w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. Czyli w tym cieniu. Ona zostaje zaplantowana z tej strony. I my w tym czasie właśnie cofamy się na trupa. Możemy nasłuchiwać właśnie, czy ktoś nadchodzi z schodów. Tutaj oczywiście poruszamy się cicho, czyli na shifcie. Czyli będąc w chodzie takim małym. I możemy wtedy się wychylić właśnie przez tą sparkę. Jak posiadamy AWP, to jest jeszcze lepiej, bo możemy wtedy szybciej być na celowniku i po prostu czekać, aż przeciwnik będzie rozbraja właśnie naszą pakę, a my spokojnie będziemy mogli go zdjąć innym strzałem. Bądź też przeszkadzać, jeśli nie mamy AWP. Bądź też rzucić granata i wszystko, co tylko dusza zapragnie. Już ostatnią pakę, którą możecie właśnie uzbroić, to jest paka na skrzynce. Czyli mówimy, że plant na skrzynie, na skrzyni. Czyli plantuję na skrzyni i wtedy skakujecie na tą skrzynkę. Plantujecie ją za tym wieczkiem właśnie opakowania, kartonika i celujecie właśnie celownikiem w to miejsce, dokładnie w to. Plantujecie ją z tej strony.
Jak widzicie, paka ustawia się prawie dokładnie właśnie, no w sumie dokładnie do końca naszego wieczka, kartonika i zasłania właśnie całą pakę, z tym, że jest, no ona jest taka średnia ta paka, bo jak wejdzie na przykład na bombsite B jakiś przeciwnik z okna, to wtedy zobaczy tą pakę od razu i od razu tutaj będzie defował. Ale jak ktoś wejdzie właśnie z bramy, to będzie miał problem, bo paka tyka na środku i dokładnie nie wie, gdzie jest ta paka, czy ona jest na ziemi, czy ona jest gdzieś na górze i będzie najpierw szukał właśnie ją po ziemi, a potem się skapnie, że jest na skrzynce i zyskamy przy tym właśnie trochę więcej czasu i będziemy mogli mu też przeszkadzać w tym czasie, kiedy on rozdaje pakę, a tym samym właśnie mieć większe szanse na wygranie naszej rundy. I to by było na tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten poradnik. Był to taki króciutki poradnik, lecz właśnie chciałem wam przedstawić bomby, które możecie spokojnie podkładać na te bombsite'y. Są to właśnie dwa sposoby na bombsite A i dwa sposoby na bombsite B. I spokojnie one są bardzo dobre, jeśli chodzi o krycie się samemu, bądź właśnie z drużyną. I to by było na tyle z mojej strony. Za tydzień w czwartek przedstawię wam granaty właśnie odłamkowe na mapie The Nuke. A już jutro właśnie spotkamy się w kolejnym poradniku dotyczącym map, opisu danych części map. Czyli zostały mi jeszcze mapy do opisania Inferno i Intrain bodajże. Chyba te mi zostały. A ja się z wami żegnam, miłego dnia wam życzę oraz weekendu. Jeszcze tylko jutro właśnie, piątek, ale piątek to już jest połowa właśnie weekendu. Czyli początek już weekendu. Po południu się zaczyna weekend. No a to było z mojej strony już tyle. Ja się z wami żegnam. No i na razie.